No, witam, witam. Dzisiaj siedzę sobie na skwerze Szarych Szeregów, w parku harcerskim. Tam za mną jest plac zabaw, duży plac zabaw, a tu przede mną, w lewo i w prawo, jest Aleja Sław. Ja siedzę pod jednym z takich pomniczków z tej alei. Natomiast chciałem dzisiaj Ci pokazać taką nową rzecz. Ja muszę zobaczyć nazwę, jak to się nazywa w gazecie. Projekt Emo Strefy. To jest taka maleńka budowla, drewniana, prosta dla mam z małymi dziećmi, służąca do przewijania. Ja byłem tam w tej Emo Strefie, przeprosiłem takiego człowieka, mężczyznę, który nie miał małego dziecka, nie przewijał, a siedział sobie w tym jak lot rozparty i powiedziałem, że ja tu chcę robić, proszę pana, zdjęcia, przepraszam pana, potem pan sobie siądzie, jak już pójdę. No dobrze, to proszę. No wstał, odszedł. Ale chwilę potem podszedł jakiś młody chłopak, mężczyzna tuż po 30, z takim małym skrawem, chyba ze 2-3 latka, a ja już tam robiłem zdjęcie, już tam siedziałem, przewijałem film. Nie dziecko. No i też przeprosił, że proszę pana, jak przepraszam pana bardzo, ja muszę tutaj użyć tej emostrefy, bo małego muszę przewinąć, chłopca. I to stałem, przeprosiłem i wyszedłem. A co to jest ta emostrefa, kiedy powstała i po co powstała? Sam pomysł powstał wśród lekarzy opiekujących się kobietami w ciąży w okresie porodowym i dzieciaczkami tuż po porodzie. Ma to tam nazwę, nie wiem, medyczną jakąś nazwę. Ja nie jestem przecież lekarzem, nie znam tych nazw tak dokładnie. A głównie dzieciaczkami, które mają problemy, miały problemy z porodem, bo są to wcieśniaczki albo dzieciaki z ciąży mnogich, gdzie komplikacje porodowe mogły być tak groźne, że i matka, i te dzieciaczki nie przeżyłyby, gdyby, no właśnie, nie głęboko specjalistyczny szpital, ale najnowocześniejszy, największy jest w Rudzie Śląskiej. I tam właśnie w Rudzie Śląskiej zainicjowano taki pomysł zielonych foteli, które miały służyć mamom w pierwszych godzinach i pierwszym dniu po porodzie, no przez wcześniaka lub mnogiej ciąży. Chodzi o to, że taki dzieciuszek dopiero są urodzone, zupełnie inaczej się rozwija, jak czuje serduszko mamy, zapach mamy, ciepło mamy. Nazywa się to kangurowaniem. To kangurowanie dziecka przez mamę, chociaż czasem też może być i tata, kangurowanie ma wielkie znaczenie dla rozwoju przyszłego małego człowieczka. No, nie wszędzie takie zielone fotele można było zainstalować. Pani się do mnie uśmiecha, ze mnie się uśmiecha. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No bo ja siedzę przy głównej alejce, gdzie jest spory ruch zresztą. Ty nie widzisz tego, bo za kamerą to się rozgrywa. Natomiast tamten plac widzisz i o to mi chodziło. A co ja mówiłem? Aha. Te fotele w Rudzie Śląskiej. No tak, ale takie fotele nie wszędzie można zrobić. I pewna firma kosmetyczna zainicjowała taką właśnie akcję ogólnopolską budowy przy placach zabaw takich właśnie emo stref, tak? Emo strefy. Psinka. Ludki, szczeniaczek. Emo strefa. Jest już pierwsza taka strefa jest już w Gdańsku, jest już w Warszawie. A no mniej więcej dwa tygodnie temu otwarto i w Kielcach trzecia w Polsce Emo strefa. Ale jak powiedziałem na wstępie, brak opisu tej Emo strefy, do czego służy, co tutaj się robi, jak się robi, powoduje, że siada tam kto chce. I to jest na biało malowane wszystko. Widziałem tam ślady dzieciuchów od brudnych buciorów. Uważą po tym. Jeszcze tutaj przyjdą tak zwana no, dzika młodzież, a tutaj nie brakuje tego w tej części Kielc, wokół skweru harcerskiego.
tam dalej za ulicą Kaczmarka jest duże osiedle przy Chęcińskiej, gdzie ty niezbyt eleganckie. No, może się pogniewają za to na mnie, ale taka prawda, niezbyt elegancka dzielnica. Jak tu przyjdą z piwem, z papierochami, będą tam siadać, będą tam pluć dookoła, wytrząsać te resztki piwa dookoła, pety, no to z tej emo-strefy już po tygodniu, po dwóch tygodniach, no po dwóch to nie wiem, przecież minęło dwa tygodnie, ale jeszcze jest, jeszcze działa ta emo-strefa. Ale też nie będą tam, nie będą mamy chciały siadać ze swoim maleńkim, kochanym dzieciaczkiem, które z różnych powodów wymaga matczynej troski, tego kangurowania. No bo w brudzie, w smrodzie, w takiej zaplutej altance, no brr, nie. To tyle. A jeszcze wychodząc, potem pokażę ci kawałeczek tej alei, pokażę ci kilka pomniczków wykonanych przez kieleckich rzeźbiarzy. Nie piszę na tych pomnikach, kto to rzeźbi, czy jest autorem, ale za to będzie pisało, kogo ten pomniczek przedstawia i pamięć, czyją pamięć ci. Pokażę ci chociaż tych, których powinieneś, czy możesz znać. A tymczasem do miłego, jak zwykle, zobaczyska. A i zapraszam, zajrzyj tu jeszcze kiedyś, a tam w komentarzach napisz mi, co sądzisz o tym filmiku.